drodzy widzowie, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. A na pewno nie pożałujecie. Jak Jackowi powiedziałem pewnego dnia, żeby miał oczy otwarte. A co, zauważyłeś? Oczywiście, no i 100% to było 1000%, dlatego że i ja, i Patryk takie same ma zachowanie po tym i takie same ruchy ma każdy. I ona miała takie same ruchy. Wszystko to samo było i wiem na 1000%. I mu powiedziałem, że miał oczy szeroko otwarte. Wiem i ona... Patryk znowu mi mówił, że chodziło o to, że ja coś tam, że ja do niej, że ja powiedziałem, ona jest o to zła, że ja powiedziałem, że ona by mogła być moim dzieckiem. No bo tak powiedziałem, bo nie znała mnie dobrze. Pierwszy raz przyjechali, chwilę z nią tylko pogadałem, drugi raz przyjechali to samo. Może raptem 15 minut, jak żeśmy ze sobą gadali i przebywali. I ona zaczęła o mnie takie rzeczy gadać. Więc powiedziałem, niech przestanie takie rzeczy gadać, bo naprawdę mogłaby być moim dzieciakiem. To się zgadza, Tomek. Zabiera głos na temat dorosłych, a właściwie jest jeszcze dzieckiem. To się zgadza. Niedługo mam syna, który będzie pełnoletni. Ile w tym momencie ma? 17 chyba, jak się nie mylę, nie wiem dokładnie. Ale tak po moich obliczeniach wychodzi. Ale wiem, że niedługo. No i ten. Ona zaczęła na mnie jechać, o mnie jechać. Naprawdę źle zaczęła postępować, dlatego że nie zna mnie. A druga rzecz jaka jest, to jest rzecz taka, skoro ona była tak samo na ulicy i była w takiej sytuacji, jak ja jestem teraz, to raczej ona powinna mnie jakoś podnosić do góry. No wspierać, a nie deptać. No tak. Powinna jakieś dobre słowo powiedzieć, żebym ja był zadowolony i się dobrze czuł, a nie ona jeszcze bardziej dobijała, rozumiesz? Tomek, ale tak to wygląda z każdym z bohaterów. A druga rzecz jak było, że ona była na ulicy, brała to i w ogóle i ten, to powiem ci, to, co żem przeanalizował ja, to jest wcale nieprawdą. Bo skoro ona ma 23 lata, czy 22, tyle ma, to jest 18, 19, 20, to jest raptem 4 lata od 18 roku życia, od pełnoletności. Jak ona mogła być na ulicy, jak ona mogła to brać, jak ona mogła z tym żyć i ten. No mi się wydaje, że to też jakaś lipa jest, ale mam nadzieję, że... Po pierwsze, teraz posłuchaj, co ci powiem. Po pierwsze, dziewczyna ma tam jakąś szkołę ukończoną, coś tam. Ma. Po drugie, ma prawo jazdy, gdzie wyrabiała je mając 18 lat, nie wcześniej. Tak? Ma prawo jazdy. No ja nie wiem, jak to było, wierzę tobie, bo nie mam naprawdę pojęcia. Ale słuchaj, ma prawo jazdy. I ona była na ulicy, ona żyła na ulicy. No, dla mnie to też jest jakoś trochę. Powiem ci, wiarygodne. Jak to wygląda. Wygląda to tak. Jej mama może była. Urodziła ją pod wpływem tego dziadostwa. Chodź na zawczajnie. Urodziła ją pod tym wpływem. Ona się dowiedziała, mając 12 lat, że tak było. I po prostu. Zaczęła takie rzeczy gadać. Tak? Różnie jest. No, zawsze jest jakaś wymówka, tak? No tak. Tak samo z Jackiem jeżdżą w odwiedziny do jej rodziny, do ciotki. No to nie mogła iść do ciotki, mieszkać u ciotki, tylko na ulicy by była? No pomyśl tak sam logicznie. Co? No, dziwne to jest. No właśnie. I dlatego zdenerwowało mnie to, że naprawdę ona, za przeproszeniem, gówno wie, co to jest ulica. Naprawdę. No ja też takie mam dziwne wrażenie, że bardzo małe pojęcie na ten temat ma. Tam różne krążą historie.
że jak miała 5 lat, to już tynki kładła, już pracowała tak. na budowie. No. Wyjadała ze śmietników, gdzie no, pięcioletnie dziecko nie ma takiego wzrostu, żeby dostać do klapy. No dokładnie. No, ale a po wie, drugie, może coś tam specjalnego drugie, kto by pięcioletnie dziecko puścił, żeby do śmietnika samo grzebało? Nie oszukujmy się, dajmy się na luz. No, dajmy się na luz. No to jako pięcioletnie dziecko do śmietników wyjadało ze śmietników, a ma ukończoną szkołę i to wyższą, ma prawo jazdy? Ja nie wiem, czy tam wyższą szkołę ma, nie znam wykształcenia tej dziewczyny. Ale Patryk mi coś mówił, że jak gadał, to coś tam ma wyższego ponoć, nie wiem. Ale miej się z tym. Z tego co wiem, po prostu powiem ci tak, nie? Rzecz ci powiem taką. Zasmarowała Jackowi oczy, namydliła mu oczy. On się zamydlił. No i po prostu wiadomo, staje za nią. No, każdy by za swoją kobietą wstawał, tak? Ja też bym wstawał, nie powiem, że nie. Jaka by nie była. No ale po prostu po co ona kłamie i zmyśla? No to się zgadza, to niepotrzebne jest. Lepiej po prostu powiedzieć prawdę ona i tyle. Ona chce mnie uświadomić, umoralnić. Ja mogę ją, a nie ona mnie. Ja mogę ci powiedzieć, że ja mam i wiem, co to jest ulica, naprawdę. Wiem, co to jest ulica i wiem, co ulica potrafi. No nie, no Tomek, jeżeli chodzi o ulicę, to ty masz takie doświadczenie, że można śmiało naprawdę. Powiedzieć, że jesteś starym wyjadaczem, tak? Ja wiem, co to jest ulica, bo i przeszłem ją tu i przeszłem ją w Polsce. I wiem, co to jest ulica i mi nikt tego nie powie. No nie, ja ci powiem, że tam dużo jest rzeczy, które się nie zgadzają w tych opowieściach wszystkich. Naprawdę. Na moje to słabo wygląda. Ale to oni muszą sami wiedzieć. Ale ja to mam gdzieś. Mnie to tylko denerwowało to, co mnie denerwowało. To, że za każdym razem, kiedy Jacek przyjeżdżał, już były te ostatnie chwile, kiedy przyjeżdżał, 2 czy 3 razy pod rząd, to ja się z nią w ogóle nawet nie widziałem. Nie widziałem się z nią w ogóle. I na jej temat żeśmy nic nie gadali. A za każdym razem, jak odjeżdżał i miał przyjechać następnym razem, to ja musiałem przepraszać Liwię. Ale za co? Jak ja z nią nie gadałem, nie rozmawiałem, ani nic. Nie wiem. Za każdym razem to było. Dla mnie dziwne, Tomek. Nie wiem, to... Nie, ja to, żebym tak odebrał, jeszcze z Patrykiem rozmawiałem, że chodziło o to, żeby ludzie wiedzieli, że Liwia jest wyższa jak i Rokes. A, okej. Okay. Rozumiesz? Mania niższości, czyli. Rozumiesz? Zawsze. Bo i Rokes ją przeprasza, a ona nie musi. No na moje, ja ci powiem szczerze, jak oglądałem tam urywek tego live'a, jak nabijali się z twojego kubka, to powiem ci szczerze, że to była dla mnie żenada. No nawet i to. No ciężko mi nawet dobrać słowa, ci powiem szczerze, do tego, jakie to głupie i niskie jest. Ale w ogóle jak można przyjechać i normalnie z osobą rozmawiać i patrzeć mu w oczy, normalnie z nią rozmawiać, zrobić takie świństwo, tak? Zrobić takie świństwo. No tak. Jakbym zrobił na przykład tobie jakieś takie świństwo, czy co, to ja bym nie mógł przyjechać i normalnie z tobą rozmawiać, z tobą współpracować. No nie mógłbym. No nie, no bo to słabe jest, Tomek, powiem ci szczerze. No stary. Lepiej po prostu grać otwarte karty, tak no jak my to robimy od początku. I zobacz, ja nie mam problemu z tym, że nagrywasz z kimś innym. Dopóki jest lojalność między nami, ja nie gadam głupot o tobie, ty nie gadasz głupot o mnie, to... Widzisz, z Jackiem było za każdym razem, jak mi Jacek mówił. I Rokes, chcesz, nagrywaj się z kim chcesz, ale tylko mam jedną prośbę. Nie gadaj o mnie i na mój temat, i o moim kanale. Ja mówię, Jacek, ale ja nie będę o tobie gadał i na twój temat. I zobacz, zacząłem nagrywać z tobą, zobacz, już obrażony, bo zacząłem z kim innym nagrywać. Ale nie przeszkadzało mu to. Nie rozmawialiśmy ani jednego tego na jego temat, nic. No i widzisz. Po prostu on myślał, że będzie tak, jak on chce. Tak, że będzie miał monopol. Że on będzie tylko ze mną nagrywał i tylko on będzie. Ale Tomek monopolu nie ma i Tomek nagrywa z kim chce, tak? Ale stary, ja nie będę...
No, to jest trochę przesada. Ja uważam, że to twoja decyzja zawsze powinna być. Dobra, daj mi gotówkę. Ja będę, nie będę musiał nagrywać z nikim. No, zgadza się. Daj mi na życie, ja nie będę musiał z nikim nagrywać. Będę nagrywał tylko i wyłącznie z tobą, tak jak przyjeżdżasz, tak jak przyjeżdżał. Dwa dni przyjeżdżał na dwa dni, raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca. Tak przyjeżdżał. Zgadza się, Tomek, ja ci to mówiłem wtedy, że... Co z tego, że tam zarobiłem pieniądze? Jak z tych pieniędzy połowę z połowy, żem wydał na Jacka bilety i na Jacka kawy i obiady. No nie żartuj sobie, że on z ciebie jeszcze zdzierał pieniądze na no żarcie prost, i na... No proste życie, no takie życie, no co zrobić? A ja nie jestem jakiś łakomy, bo dam. Tak to znaczy złotówa. I wszystko. To powiem ci no taki krótki kawał. Wiesz, gdzie wymyślili drut? Wiesz. W Warszawie. Ja tam się nie przejmuję tym, bo nie żałowałem. Jak Fifka z Jackiem ciągnęła za 1 euro i zrobił się z tego drut. Za każdym razem było. I okres mówił, Jacek, idziemy na obiad, chodź. No i Jacek zawsze, ale ja stawiam, no ale to w czasie nagrywania. Ale ja stawiam. Ja mówię, nie Jacek, dzisiaj ja stawiam, jutro ty. Nie, ja. No to dobra, ty stawiasz. No i dochodziliśmy, już do zakupu dochodziło. Teraz my idziemy do Edeki na obiad od razu. Dochodziło ja, do zakupu. Z tym, że ja zapraszam, ale nie tylko na wizji. Tomek. Do zakupu dochodziło. No i Jacek już nie płacił, tylko ja płaciłem, no. Czyli bezdomny fundował domnemu żarcie. Nieraz się trafiało tak, że ja zapłaciłem, Jacek jeszcze chciał paragon, żebym mu dał. No to mu dałem, no co mi tam zależy. No tak, bo to jest skąpstwo do potęgi E, no on w tym momencie jeszcze sobie tak to odliczał, samo, wiesz o tym? Tak samo jak Libia wyskoczyła, bo kupiłem sobie tą tubę boomboxa za 70 euro na jarmarku i mi... Bo zostawiłem tu na tym, poleciałem tylko tutaj pod hit, po coś mi zajebali. I ten. I ona wielkie miała pretensje, ale Jacek jej powiedział, że to było za moje pieniądze kupione. Aha, to odpuściła, bo za moje, za swoje własne pieniądze kupiłem tą tubę. Bo tak było, za własne pieniądze ją kupiłem. I co ją to interesuje, że ktoś mi ją ukradł? Ja ją nawet mogłem sprzedać. To były moje pieniądze zarobione, które ja sobie wydałem i robię z nimi co chcę. Zgadza się. Ja jej nie mówię, co ona ma robić z pieniędzmi, co ona ma na co wydawać, co ma kupować. To jest moja i tylko wyłączna sprawa. A żebym wiedział, że tak się potoczy, że jak oni się mnie pytali, co chcę ze zbiórki na pieniędzy od ludzi, wtedy zbierał pieniądze, bo zima szła, na śpiwór, na ten, no i pokupował, żebym wiedział, że to tak wyjdzie, to bym nic nie wziął. Dlatego, że łóżko ukradli, a ona powiedziała, że ja człowieku łóżko sprzedałem. Ten śpiwór, naprawdę wypasiony śpiwór, bo bomba, nie? Po prostu, żem taki był chory, tak się bardzo czułem, że po prostu, żem go całego, można powiedzieć, zawsze nie mostrał w nocy, bo naprawdę nie miałem siły ani wstać, ani nic. Wyrzuciłem. No powiedziała, że sprzedałem go. No tak, bo to najłatwiej, nie? Komuś a nawet i, dobra, nawet i, że sprzedałem. Ona za to dała pieniądze? Nie, ludzie dali za to pieniądze. A oni sobie tylko jeszcze odliczyli z rachunku. Mimo to oni jeszcze na tym zarobili i przygarnęli pieniądze, to raz, a dwa, co ich ją to obchodzi? Czemu ona się tym interesuje? To ja nie wiem. Chyba, że się prędzej umawialiście, że ona będzie ci matkowała. No absolutnie, no co ty. Nie było takiej umowy. Ona myślała, że jej się uda owinąć mnie między swojego palca i wiesz, będę na jej zawołanie. Ale szybko stwierdziła, że będzie problem. Że ja jestem bezdomny, głupi, ale kuty na cztery łapy. Szybko to zauważyła. No Tomek, każdy ma trochę oleju w głowie i wie, co może. Słuchaj, tak ci powiedziałem. Ja wiem co, ja wiem gdzie. Każdy może myśleć sobie tak, jak się myśli. Mi Tomek, to tak ładnie pachnie stamtąd, gdzie idziemy zjeść? Tak. O! Dokładnie. Majcie się. Pozdrawiam. Dobra, jak bo jadę.